Ja na przykład bardzo lubiłam z tego też korzystać. Czyli z tego bólu, czy z tej nadwrażliwości. Właśnie brałam tę kondycję. Boli mi dzisiaj brzuch, boli mnie głowa, boli mnie całe ciało, dlatego że krwawię. Wykorzystywałam to, to znaczy, że moja bohaterka dzisiaj właśnie taka jest. Byłam zagubiona, byłam bardzo zagubiona, ale chyba nie będę opowiadać tych anegdot. No ja już bardzo dużo krwi oddałam światu. Jak gdyby bezpośrednio okres już mnie nie dotyczy, ja już zrobiłam swoje. W czasach, kiedy dorastałam, to były lata 70. Ubiegłego wieku, może jak to brzmi. A nie było żadnej wiedzy, nie było wiedzy przekazywanej, nie było żadnego uświadamiania. Moja osobista sytuacja należała w ogóle do szczególnych, ponieważ byłam, wiem, że trudno w to uwierzyć, ale byłam bardzo chudym dzieckiem i w ogóle nie rosłam i się nie rozwijałam. Na przykład jak poszłam do liceum, czyli tam w wieku 15 lat, to wszyscy pytali, co ta mała tutaj robi, czyja to siostra tutaj przyszła. Po prostu byłam od wszystkich mniejsza, no i w konsekwencji oczywiście też nie byłam rozwinięta. No i ta presja narastała. Bardzo szybko okazało się, że po prostu jestem jedyną dziewczyną w klasie, która nie ma jeszcze okresu. Ja myślę, że z tym okresem i z menstruacją jest związane, no to, w to wpisana jest krew, prawda, jakieś oczyszczenie. To ma wymiar moim zdaniem mistyczny i taki w ogóle wychodzący ponad takie realne i sztywne wytłumaczenie. Ja myślę, że z tego można też w cudowny sposób skorzystać, bo wiadomo, że z tym jest bardzo często połączony ból. Wtedy następuje też takie, no większe, taka większa nadwrażliwość. Więc na przykład, jeżeli mówimy o artystkach, ja na przykład bardzo lubiłam z tego też korzystać, czyli z tego bólu, czy z tej nadwrażliwości. Wykorzystywałam to, to znaczy, że moja bohaterka dzisiaj właśnie taka jest. Nie jest taka, jak sobie wymyśliłam tam w trakcie prób do filmu, czy prób do teatru, tylko korzystałam z tej kondycji tu i teraz. I to było naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Poza tym z tego, co pamiętam, na przykład tak jak mój organizm funkcjonował, to też jakby przed menstruacją on jakby całe moje ciało się powiększało, jak gdyby zbierało, ale coś takiego było, że tak nabrzmiewało i później jak następował okres, następowało takie po prostu uwolnienie i oczyszczenie każdomiesięczne, oczyszczenie tego ciała. Bo tak jak mówię, to jest jak gdyby to działanie psychofizyczne. To jest podświadomość ze świadomością działa. Ja mam wrażenie, że no to jest coś niesamowitego. Ja myślę, że właśnie potrzebna jest coraz większa świadomość tego, kim jesteśmy, jacy jesteśmy. I to jest świadomość nie tylko kobiet, tylko właśnie uświadomienia również u mężczyzn, wszystkich ludzi, że większa świadomość, że tak funkcjonuje kobieta i uczczenie tego, tak naprawdę uczczenie tej funkcji, tej naturalnej funkcji życia. To jest istota życia kobiety. Na pewno ten temat nie może być tematem tabu. To musi być cześć oddana kobiecości. Ta menstruacja jest naprawdę, jest jak gdyby taką siłą kobiecości, jest oznaką kobiecości. Powinniśmy być wszyscy z tego dumni. Ta krew daje po prostu życie.